Jest wiele mitów na temat kawy. Jednym z takich mitów jest to, że kawa podnosi ciśnienie, ale te mity trzeba obalać i w kawie i w herbacie jest ten sam związek. To jest kofeina, nazywana w kawie kofeiną, a w herbacie teiną. Yerba mate też jest podobny związek. Smak kawy, wygląd herbaty, kawy, yerba mate zależy od dodatkowych substancji, ale te związki polifenolowe, które są zawarte w tych napojach, w tym w kawie, wcale nie podnoszą ciśnienia. To znaczy podnoszą je na chwilę, natomiast jeśli patrzymy na taką strukturalną zależność i wpływ sporej ilości kawy i herbaty, dzisiaj mówimy o kawie, to de facto nawet możemy zaobserwować pewien efekt obniżający ciśnienie, bo kawa ma wpływy diuretyczne, odwadniające. W związku z tym to odwodnienie, nieduże tak naprawdę, nieistotne klinicznie, powoduje, że możemy nawet obserwować pewien spadek ciśnienia. Są dane, które mówią, że ryzyko miażdżycy i powikłań, czy choroby wieńcowej, niedokrwiennych udarów mózgu jest niższe. Wiemy o tym również, że zdarza się mniej zaburzeń rytmu, migotania przedsionków na przykład. To jest pozornie dziwne, bo kawa tą stymulację współczulną powoduje, zwiększa częstość rytmu, ale globalnie obniża takie ryzyko. W związku z tym, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, to tu możemy korzystnie patrzeć, a są także inne korzystne właściwości kawy poza układem sercowo-naczyniowym. Zmniejsza się ryzyko depresji, choroba Alzheimera, funkcje poznawcze utrzymuje się dłużej, koncentracja się poprawia, ale co bardzo ważne, bo jest to jedna z chorób cywilizacyjnych, to są choroby nowotworowe. W onkologii kawa ma dobrą prasę i wiadomo, że zmniejsza ryzyko niektórych chorób nowotworowych. Prostuje też taką informację, która jest taką mityczną informacją, że kawa wypłukuje magnez i trzeba w związku z tym go dostarczać. Kawa zawiera magnez. Oczywiście mając efekt diuretyczny również powoduje, że tę część magnezu wydalamy. Natomiast bilans jest neutralny, czyli jeśli zawiera i wydala, to tak naprawdę bilans wychodzi na zero. Takie badanie ukazało się już 5-7 lat temu w Circulation. To jest jedna z gazet amerykańskich, która opisuje różne problemy medyczne, kardiologiczne. I tam ta zalecana, czy rekomendowana, czy bezpieczna, tak można powiedzieć, ilość kawy to było 3-5 filiżanek dziennie. Ale jeśli ktoś pił jedną, to już korzystał, jeśli pił 7, to nie tracił. Ten efekt był mniejszy, zarówno przy jednej, jak i przy 7 czy 8 filiżankach. Ale skoro mówimy o tym, jaką należy rekomendować, to pewnie to jest to 3-5 filiżanek, jako umiarkowane spożycie.